No elo, elo, witam serdecznie, kolejny odcinek z Agents of Mayhem. Trochę już mamy zrobionych tych misji. Ja bym chciał zobaczyć, o właśnie, poziom agencji, no mnie nieważne. Postępy, słuchajcie, popatrzę, mam 47% kampanii, mówiłem, że porucznik to dużo daje procent. Mamy 31 na 51 misji, więc jesteśmy już za połową. Ogólnie jest nieźle. Ciekawostka jest taka, że podczas tego, jak sobie gramy, robimy misję, to Legion powoli odbija wszystkie moje punkty, czyli te bazy, gdzieś tutaj powinna być mapa, nie? Gdzie jest mapa Seulu? Da się ją tutaj zobaczyć? Nie da się, no zajebiście. No nieważne, tam w każdym razie są te różne punkty, które sobie od Legionu już podbijałem, oni mi to odbili i właściwie teraz nie mam nic tutaj w Seulu. Poza oczywiście teleportacją, ale już mniejsza z tym. Tak więc to trzeba by sobie też odbijać, a to znowu oni zaczną odbijać. Szkoda sens. Dobra, nieważne. Słuchajcie, skończyliśmy ostatnio drugiego porucznika, tak? A, wiem, i co miałem powiedzieć, że śmiesznego, jak odbijałem jedną bazę, to zawsze w bazie jest jakby taki boss, można powiedzieć, na koniec bazy. I bossem w bazie, którą odbiłem przed chwilą, był ten cały młotnir, czyli w sumie to był ten gość, co go pokonaliśmy już, nie? No, ale on w sumie uciekł, więc można powiedzieć, że no to ma to sens, że on tam wrócił. Dobra, słuchajcie, w tym momencie zostało nam chyba tylko trzech, no właśnie, trzech agentów do odblokowania. Jeden z nich, czyli Szeherezada, jest to agentka, którą musimy odblokować sobie, jaki ninja z niej znikać będzie. Musimy sobie ją odblokować fabularnie i następnie mamy jeszcze dwóch, Zadymiarza i Oni. Więc myślę, że po prostu zaczniemy od tej misji fabularnej, a później sobie już pociśniemy pozostałych agentów w najbliższym czasie. Wtedy będziemy mieli wszystkich odblokowanych, będziemy sobie mogli ich wylewelować, jak nam się tylko będzie podobać. Szefu ma 16 poziom już, także blisko 20. Myślę, że zostawimy sobie na razie sobie zostawimy ten zestaw. Oni niech idą. I będziemy mieli trzech dodatkowych, także będzie fajnie. No i dobra, patrzmy, co nam tam przygotowali dzisiaj. A, musimy najpierw jeszcze tam gdzieś dojść. Tam u góry? Serio? Kto to wymyślił? Chociaż może ma i to sens, wiecie, skoro jest babka jest ninja, to może i ma to sens. Dobra, idźmy do góry, tak. Śledztwo specjalne Szeherezada, proszę bardzo. Myślałem, że się piątka odezwie, czy coś. O, nie, Persefona, Legion weapons around the city that appear to be emitting large quantities of dark matter. It is imperative that these weapons are destroyed before Legion is able to use them. No dobra, niewiele nam tutaj powiedziała. Przy okazji możemy sobie to porozbijać. Proszę bardzo, aktywność ukończona. O, widzę jakiś kryształek, bardzo fajnie. Trzeba będzie tylko tutaj jakoś tak śmiesznie przeskoczyć. Fuck, fuck. Fuck, jebana mać, serio. Co tu się odjebało? A, to działo lodowe, tak? Dlatego mnie tak spowolniło, Jesus. Chciałem tylko kryształ sobie zebrać, nic więcej. No okej, okay. O, zajebiście, jeszcze mamy ten. Ech, dobra, słuchajcie, gdzie mamy po to iść? Tam gdzieś, tak? Tutaj widzę, tu są chyba gremlinowe gadżety do odblokowania, ale walić to. Jest działo lodowe, dobra. No, spierniczymy je tylko. Nie było to zbyt trudne. No. Wszystko będzie spoko. No, to niech będzie. Dobra. Ciśniemy gdzieś dalej, ale to musimy już sobie wziąć samochodzik. Patrzcie, jakie mam kolorki piękne. Dobra, to jedziemy. Fuck. Za szybko. No, kryształ był tuż nade mną, ale już mniejsza z tym. Dobra, myślę, że to jest dobre miejsce na zaparkowanie. Możemy pójść dalej. O nie, jeszcze sporo mamy do przejścia. No, już trudno. Jakie kurwa, co to w ogóle za konstrukcje jakieś dziwne? To jest jakiś... To jest płachta rozciągnięta, czy to taki beton wylany dziwny? Bardzo dziwne miejsce. Dobra, idźmy dalej. Tutaj coś mamy. Hmm.
running an analysis of the Dark Matter signatures now. Keep up the good work. No dobra, na razie to takie. Na razie to się tak za bardzo nic nie dzieje. Zniszcz sprzęt Legionu kolejny jakiś. You know, someone once told me sharing is caring. So, how about you share some of that information with me? We don't need you worrying for nothing. Samochód tu raczej nie podjedzie. Kurde, w drugą stronę muszę jakoś przejść. No to, o, może tędy. Szkoda, że samochód tak, wiecie, on tylko ulicami jeździ i tylko tam podjeżdża. Trochę do dupy. Bo czasem by się przydało, żeby właśnie jakieś w taką dziurę dojechał. No już mniejsza, idźmy tam. Jeszcze 100 metrów, może jakoś przetrwamy. Wróćmy, o, okej, okay, udało się, zajebiście. Now I'm no expert in dark matter, but I'll... You are right. Come back to the Ark. Relax in the decontamination chamber. I'll call in Scheherazade to finish this for me. Okej, okay, to było mega krótkie. To jest koniec tej misji. Okej. Okay. Zazwyczaj te misje były wciul długaśne. A teraz proszę, ty jeps i poziomy wzrastają i rdzeń nawet dostaliśmy. No zajebiście, hajsy jakieś tam zebrane. I mamy sobie wrócić do Ark, tak? Iść do... Nie, mamy... Aha, że oni niby sobie wrócą do Ark, a my mamy podjechać najpierw na... Podejść tam, gdzie będzie Scheherazada. Okej, okay, to sobie tam... pięknie go rozpieprzyło. Dojedźmy sobie przynajmniej tam na miejsce. No i dobra, jesteśmy na miejscu. Weźmy sobie jej misję. No i zobaczymy. Poznamy naszą bohaterkę i zobaczymy, co tam nam... ma do zaproponowania. They say that every woman has a story. I have millions. The problem is knowing which ones to tell. My past is no less shrouded than my face. That's how I prefer it. For others not to know whether I'm smiling or crying. But these days I do little of either, and few of the stories I choose to tell are true. Okej. Okay. Chciałem sobie otworzyć jakieś tajne przejście, ale i przeszkodzili. Mogłem najpierw ich wyeliminować. Okej, okay, ale to jest kobieta, która jest ninją, ale generalnie bardziej Egipt, także to jest dosyć ciekawe. Wow. Care to tell me about it, or should we leave it as a surprise? As you already know, Legion's Ministry of Pride is currently active throughout the entire city, and I fear we have only scratched the surface of their diabolical plans. And all these diabolical plans utilize dark matter, is that it? Exactly. And you know what agitating that much dark matter can lead to. I do indeed. I look around and report what I find. Okej, okay, więc tutaj mamy taką już dosyć prywatę między Persefoną a Scheherazadą, w sensie kontakty są takie bardziej prywatne przez te sekrety, które swoje znają. Kurde, biega po ścianach i w ogóle. Zarąbista. You needn't hold my hand like you do the others, Persephone. I will leave you to it. Oh my. Look who has come to greet us, children. Broń, dzieci. Scheherazade wyprowadza kombinację trzech ataków swoim sprawdzonym mieczem w trybie precyzyjnego celowania, rzuca we wrogów sztyletami. Aha, na tej zasadzie. Wow, shit. Okej, czyli mamy bohatera, który po prostu walczy mele. Nawet nie ma mele ataku. Wciskam teraz mele atak i nic się nie dzieje.
I stands not for intelligence, because their minds are so small. Nie wiem, coś, ona coś opowiada, ale chyba nie słyszałem od początku. G-I-O. Aha, ona o Legionie mówi. No to musicie sobie troszeczkę przewinąć, żeby czytać od początku. Możemy też zrobić tak. I zrobić mu tak. Kurde. Ale ciśniemy pięknie. Dobra. Okej. Okay. Co dalej? Zaawansowane skanowanie. Aha, tam coś mam, coś podejść tutaj. Ah, look at you, little one. I bet you're very scared, aren't you? What's your analysis, Scheherazade? It's just a tiny tear, Persephone. Nothing to worry about. Yet. No time to talk, Persephone. Huh? More friends have come to play. Mała... Co? Jak kurde w tych, w Bioshocku były takie... miejsca, gdzie były, gdzie można było rozerwać wszechświat i przejść do innego wymiaru. Czyżby to było podobnie, że można między wymiarami przechodzić? Umiejętność specjalne oślepiające ostrza. Wykute przez Tybetankę o trzech palcach u rąk potrafią oślepić nawet trzech wrogów naraz. Mistyczne noże. Zanim się pojawi inni. O właśnie. Aha, i na tej zasadzie. Fajnie jakby się dało jakoś przyciągać do wrogów. Znaczy ona i tak przeskakuje, jak jest blisko, ale fajnie jakby się dało jakoś tak, wiecie. Przyciągnąć. O, mogę tylko znikać co najwyżej. Kuźwa, co tu się dzieje wtedy na ekranie? Masakra, nie? Tylko muszę też celować przy tym, przy ataku specjalnym R1 muszę celować. Żeby... no. Świetnie. The toast of Paris had the world on a string. Yet, when push came to shove, she took the side of the bad guys. You know, I'm far more interested in the tale of the Veiled Woman. Are you familiar? I am familiar with many stories. Oh, this woman is singular. She has no name, no homeland, speaks multiple, often contradictory tales of her past, and none have seen her face. Fascinating. Do I know her? Wszystko spoko. No tak, bo faktycznie Scheherazada w tych baśniach Tysiąca Jednej Nocy to była ta dziewczyna, która opowiadała te wszystkie baśnie, więc tutaj mamy właśnie odzwierciedlenie jej w postaci bohaterki, która czasem rzuci jakimiś i że zejdźmy stąd opowieściami, tak? Dobra, musimy się dostać tam. Możemy sobie zrobić tak. Ci oni kurwa skaczą. Aha, bo oni mnie nie widzą i myślą, że zlazłem gdzieś na dół. Umiejętność Mayhemu, tryb ukrycia. Staje się niewidzialna Scheherazada, pozostając w ukryciu zadaje dodatkowe obrażenia. Zabójstwa z ukrycia dają jej przepływ sił. Mogę zadawać obrażenia? Nie. Why is it you legion goons keep trying to thwart me? Nie bardzo rozumiem. To jest ten cały tryb Mayhem, że... Is it because I'm working with Mayhem? Or is it because of something else? Chyba coś nie ogarniam. Master Babylon wants these babies protected, yes? But why? Jakiś cholerny snajper jest. Nienawidzę snajperów w tej grze. No w ogóle nie ma tego. Nie ma też, tak samo jak ta rama, ta łuczniczka, to Scheherazada nie ma trybu szybkiego przeskakiwania. Znaczy jakby no, walcząc, tak, ale nie mamy tego takiego... Okej, okay, pozbądź się żołnierzy. No dobra, niech będzie. Postaram się.
Dobrze, też wybiera sobie sama cele, więc nie ma jakby problemu. Tylko kurwa tutaj mogę znikać, ukryć się, a tryb, a ten, umiejętność Mayhemu to po prostu kolejne ukrycie się. Bez sensu totalnie. Cholera jasna, jeszcze snajperzy jacyś, oczywiście, że tak. Te sztylety oślepiające też sobie same wybierają cele, to też jest spoko całkiem. Na razie próbuję się nauczyć nią trochę walczyć, ale jest to dosyć skomplikowane, bo nie strzela niczym. Dobra, wróćmy tam. Chyba trafiła mnie. Co za głupia suczno, uciekła. Dobra, nice. All done. Now to see what's happening here. Tutaj ktoś jeszcze został. No właśnie. Aha, dobra, tam jeszcze ktoś jest, kto broni tej szczeliny. Myślałem, że to jakiś taki przypadek. Okej, okay, tutaj podjechali jakimś kurwa specjalnym statkiem, żeby być blisko tej szczeliny. O, świetnie. Dawaj do góry. Okej, okay, udało się. To jest troszeczkę większa, nie? What is it, Sherazad? It's what you feel. Pride's use of dark matter energy is thinning the membrane between our reality and the next. Then you must close it before our reality fails to exist. Mm-hmm. Just a moment. I spy with my little eyes some more Legion bad guys. Light is shot. Ja, zróbmy to tak. To nie jest jakoś mega mocna, chociaż no w sumie to są na razie podstawowi przeciwnicy. Teraz mogę, tak? Okej, okay, spoko. No i zamknięte, świetnie. No okej, to tyle w sumie. I poziom dostałem, widzę na koniec jakiś... to spoko. Znaczy to dosyć specyficzna ta postać, nie powiem. Ale okej, okay, bardzo, bardzo szybko udało się tą operację skończyć, co mnie cieszy. Dobra, poziom 5. Nowy agent, zajebiście, gadżety jakieś tam mniejsza z tym. No i co, i teraz pewnie wrócimy do standardowo... Chociaż zobaczymy, dostępne nowe misje, odblokowałem Szeherezadę, może ją... Dobra, dobra. Okej. Okay. To brakuje nam tylko dwóch postaci, więc czemu mielibyśmy się nimi w sumie teraz nie zająć? Zobaczmy tak, tutaj mamy, o Jezu, placówkę. Ja mam wrażenie, że ostatnio przejąłem tą placówkę, ale już mniejsza z tym. Gdzie oni mogą być? Tutaj widzę Oniego. Tu jest Oni. Do odblokowania, a Zadymiarz będzie... Tutaj. To może pod tego Oniego najpierw. Bardziej mi odpowiada chyba ta postać, chociaż zobaczymy. No nie wiem, bardziej mi się stylowo podoba. Więc tam kawałek mamy, ale na szczęście mamy blisko samochód. Proszę mi nie rozpieprzać wozu. Co za gnoje, kuźwa, wpierdalają się we mnie, no. Nie widzę, że stoi za debile. Dobra, słuchajcie, widzimy się na miejscu, nie? Dobra, wydaje się, że jesteśmy całkiem na miejscu. No, no nie ten bohater, trudno. Dobra, zobaczmy teraz, co dla tego całego o niego. Demon i lis. No i co? O, ktoś coś powiedział. I guess there wasn't enough profit in biological warfare. There is a vehicle being used to sell illegal goods. We're not sure if it is guns, explosives, or something more grave. Please bring it to me. Dobra, dobra, spokojnie. Porwij pojazd dostawczy. No dobra. To ciśniemy. Może tędy przejedziemy, bo widzę, że nam to jakoś uciekło. Było po prawej, teraz jest po lewej. Fuck. Coś nie bardzo się chyba zbliżam do tego. Wręcz mi pokazuje, żebym jechał w drugą... Fuck, tędy. Aaa, shit. Ja właśnie zrobiłem cholerne kółko. Tak mi się wydaje.
tutaj. No widzicie, na oko wszystkiego pojechałem. Sesungan. No to ciśniemy. 350 metrów, może nie zginiemy jakoś. Chociaż oczywiście już są ludzie, którzy się zainteresowali tym samochodem. A jakoś tak jak stał przez parę godzin, to wszyscy mieli to w dupie, nie? Chyba, że oni po prostu tak postawili i uważali, że nikt go nie podjebie, nie? Okej, okay, to było krótkie. Dokładnie, nie? Dokładnie mam ten sam komentarz, po prostu... już. What would Pride be doing selling recreational narcotics? Japanese? Agent, we have received a report of Legion activity that may be related to this. Please investigate. No dobra. No to pokonaj patrol. Tylko właśnie, miałem nadzieję, że nie zginę od tych pojazdów, które taranował mój wóz. Czyli teraz tak, teraz gdzieś tu. Dobrze, że nasz wóz jest taki po prostu pancerny. Mamy raczej w dupie wszystko inne. Okej, miał być gdzieś tam po lewej, teraz jest po prawej. W sumie bez znaczenia. Świetnie. W ogóle też odkryłem, że nie mogę robić coś takiego. W sensie nie muszę naciągać tej liny, tylko wystarczy mi takie... ciup, ciup, ciup. Mały damage, ale... Dobra, czekajcie, bo prawie umarła. How is Japanese curious? It could mean something. It could mean nothing. We will find out. What could it mean? We will find out when we find out. Strasznymi zagadkami ten relikt mówi i w sumie nie wiem co to jest takiego niesamowitego, że o, ktoś mówi po japońsku, wow. Ten gość jest kurwa zamrożonym, znaczy teraz jest ferii, ale tak ogólnie to jest zamrożonym mutantem z Rosji. I mówi po rosyjsku zapewne. Zresztą tutaj wszyscy są kurwa z różnych krajów, więc dlaczego akurat japoński jest taki dziwny, zwłaszcza, że kurwa jesteśmy w jebanym Seulu. To jest całe kurwa kilkaset metrów, kilkaset kilometrów od Japonii, więc no nie wiem, czemu to jest aż tak dziwne. Chyba przejechałem, dobra, czekajcie, tam gdzieś mamy iść. Fuck, znowu się klatki kurde rżną. Ale to jest tak standard, jak podchodzimy pod jakieś wejście. O, ten pachołek, tak? Jak podejdziemy pod jakieś wejście, to... A, jebać to. Zrobimy to prościej, czyli w ten sposób. I chcemy do jakiejś kryjówki wejść, to oczywiście zaczynają się rżnąć klatki. Ale nic się nie dzieje, tutaj będziemy tylko zjeżdżać windą, ja sobie na chwilkę zapauzuję nagranie. Okej, ale zanim to zobaczcie co tu się odpierdala. Bumbot dumy wersja. Dobra, spoko, ale... O Jezus Maria. Chyba coś tu się pozawieszało i to mocno. Dobra, nieważne, jadę tam na dół. Nawet nic nie musiałem robić, po prostu spauzowałem nagranie i powróciły klatki do normy. Nie, jednak nie, no czekajcie. Wiecie, nie chwal dnia przed zachodem i tak dalej. Czy teraz będzie już normalnie? Teraz już jest normalnie. Pomimo tego, że właśnie... O, jednak coś się przycięło? Nie, dobra, okej. Okay. Dobra, cię. Coś dalej? Tutaj, tak, okej. Our latest schematics may be on file here, but what good are they if you die trying to get them? Nawet nic nie muszę zrobić, tu muszę po prostu przejść do następnego miejsca, do tego pomieszczenia. Więc nie trzeba z nimi bić za bardzo. Tu wystarczy przejść. To aż dziwne. Dobra, ciśniemy. Nie będziemy się ze wszystkimi bić, bo to bez sensu. Tu jest coś dużego. Gladiator. Chyba słaby. Chyba słabiator, Dobra, umarło. Tu też chyba wszystko poumierało.
dziwnym trafem. Czy my ewentualnie się rozejrzeć? Ostatnio byłem właśnie w takim w takiej bazie z takimi windami, ale było to poza odcinkiem. Także dziwne, że akurat teraz dopiero po tylu godzinach grania taka się baza odblokowuje, znaczy jakby taki schemat bazy i to dwie, jedna za drugą. Dobra, gdzie teraz? Kolejne pomieszczenie i... Tak, w sumie tak to wygląda. Pojęcie nie mam co robię. Chodzę i o, tutaj coś jest, tam coś jest. O, patrzcie, coś się udało zrobić. Nie, niestety ta rama się średnio przydatna wydaje, bo ona strasznie szybko traci życie. A ten damage z łuku wcale nie jest jakiś taki niesamowity. Naprawdę powinien być ten damage mega większy. A ma już naprawdę wysoki poziom i dalej się nic nie zmieniło w tej kwestii, więc no... To już dobra, obejdźmy to dookoła, bo to gdzieś tutaj coś trzeba kliknąć. Nie, tutaj, o proszę bardzo. Obejdziemy sobie to. Fajnie mieć ten tryb hakera. No to widzicie, Yeti na przykład jest zarąbisty pod każdym względem, bo i jest hakerem, i ma broń, którą długo można strzelać bez przeładowywania. I ma te mocne tryby, i jest tankiem, tylko problem polega na tym, że gówno widać jak się strzela, ale do tego idzie przywyknąć. Ja totalnie nic nie widzę. Okej, schody tu są świetnie. Aha, kolejne pomieszczenie w ogóle, myślałem, że jeszcze coś tutaj robimy. A tu nie. No dobra, to ciśniemy dalej. Widz z kryjówki, czyli to wszystko. Właściwie nic się absolutnie nie dowiedzieliśmy, dlatego te kryjówki są dosyć dziwne, te misje na odblokowanie postaci. Wejdź do kryjówki, zrób rozpierdol, pohakuj co się da, wyjdź. Nie dostajesz jakby informacji, że coś przydatnego zrobiłeś. Tylko tak po prostu, no, zrobiłeś, okej, okay, my się tym zajmiemy, nie, ale... Co? Dla kogo? Po co? Co się dowiedziałem? Jaki ma związek w ogóle z tym nowym agentem? Nichuja nie wiadomo. No ale niech będzie. Bo na przykład z tym, z Yetim to tak było po prostu, nie? Że o, popatrz, byłeś w tej kryjówce, coś tam odblokowałeś i przez przypadek uwolniłeś Yetiego i teraz Yeti jest z nami. Zajebiście. A tutaj to nic. Dobra, nieważne. Shahrezada dostaje coraz więcej tych pierdół. That could only mean one thing. Yes? The Yakuza. Thank you, Relic. Yakuza. I'll be taking over from here. But first, would you summon Oni? No właśnie. Czyli coś tam z Yakuzą. I teraz, no to dobra, to mamy gościa, który siedział w Yakuzie. Przypuszczam, że tak było. Kurwa, jebany znak mnie zatrzymał. To wezwiemy specjalistę. Aż mi się teraz przypomniało... kurde, ten... jak się nazywa ta gra, Sleeping Dogs. Już nawet nie pamiętam, czy tam gra się dzieje w Szanghaju, czy w Hongkongu. Nie pamiętam, naprawdę, ale po prostu, że jaka ta gra była dobra. W sensie nie była idealnie wykonana, ale była tak mega grywalna, tak dobrze mi się w nią grało. Dobra, ciśniemy do Oniego. Siema. Ja dalej nie wiem, co to jest ta noc diabła. Dlaczego tam wyszła jakaś naga dziewczyna? Będzie z nami teraz walczyć? A nie, ona jest w czymś... Jest ubrana, tylko siedziała w basenie w tym ubraniu. To jest trochę bez sensu. Na razie. But when the Yakuza was infected by the Ministry of Greed, it was my duty to purge everything they had tainted. Jesus. Persephone understands the depths I will go to save the honor and tradition of my house.
It was a risk inviting me to join Mayhem. But she needed an agent capable of doing what needs to be done, regardless. Taki bezwzględny dupek z niego będzie. Dobrze, fajnie. Ogólnie strasznie przypomina tego. Ej, jak on się nazywał? Jest taka postać w Batmanie, w uniwersum Batmana. Czarna maska na twarzy. Czarna maska się goś nazywa, no właśnie. I też biały garnek, czarna maska na twarzy. Tutaj mamy jakieś pazury i w ogóle. No dobra, to spoko. I'm interpreting your inscrutable silence as a form of tacit consent, so I've placed your first target on the map. Arigato. Oh, so you do speak. Yes. Okay, co zrobił mój samochód właśnie? Target is Shin Min-ji. She's the proprietor of a small food stand, dealing in typical Korean street fare. No, pozajbijajmy paru przechodniów. No. Ever the dutiful Kyodai, aren't you? Chyba w ogóle te strzałki nam pokazywały, że pod prąd jedziemy, ale mniejsza z tym. Zobaczmy, jak on skacze. Powiedz, że masz przeskok. Nie, też się ukrywa. Pistolet z tłumikiem to nasza broń. To jedyna pozostała z czasów, kiedy należał do Yakuzy. Okej. Mocne. Jakieś kółko nam się pojawiło na ziemi. To będzie raczej taka precyzyjna broń, chociaż przypuszczam nie, z niej jakimś dużym zasięgiem. I każdorazowo widzę, kogoś spowalniamy tutaj. Spowolnienie, podatność, całkiem miło. Jak nam się to podobało. Good question. We would like to find that out. Now scan the food stand. To kółko się rozszerzyło mocno. A tutaj, dobra, czekaj. O. Lower dust. Yes, hidden in street food. What does it smell like to you? Outside of smoked cuttlefish. Yakuza. Perhaps. Yakuza. Narcotic seems a bit beneath Babylon, doesn't it? But let's follow the trail. Looks like their supplier is STK Food Services. If the truck is guarded, and it probably will be, remember, Gremlin has retrofitted your pistol for increased efficiency. Okej, on strzelił w kamerę, kiedy wsiadł do samochodu. Braddock zostawia, kurwa, jebany granat, a ten se strzela. No, kurwa, super. Fajne mają te pozy. Dobra, tutaj wysiadamy. Umiejętność specjalna to strategia strachu. Oni karmi się lękiem swojego wroga, dzięki czemu zadaje automatyczne trafienie krytyczne i dodatkowe obrażenia. Jeśli przeciwnikowi uda się przeżyć, wpada w panikę. Jeśli wróg zginie, czas odnowienia zostaje automatycznie zresetowany. Okej, akurat tutaj umarł, więc nie wiem, jak tego przetestować. Ten też umarł. O, shit, snajper. Okej, miał panikę, ale... Dobra, zresetowało się, nice. Czyli tak wystarczy to robić i jest sprawa, że tak powiem, rozwiązana. Ty gnoju, nie... Jebana uciekła. Gnojku. Dobra, zobaczmy, co daje nam Mayhem. O i wszyscy zostają spowolnieni w tym moim obszarze. To jest moja pasywka. Okej, widzę, że wszyscy uciekają. Uśwa, muzyka gra i oni spieprzają, tak? Ciekawa sprawa. Tam jeszcze ktoś nam został. No i możemy się ukryć, dojść do gnoja, no właśnie, spowolnienie, podatność, a już nas widzi, ale to jest dobre, bo to jest nasza pasywka, że w całym tym terenie oznaczonym tym świetlistym kręgiem na ziemi wszyscy są automatycznie już spowolnieni i tak dalej. Ciekawe. Dobra, skanujemy sobie dalej. The way this has been powdered, bundled, definitely Yakuza. Not just that. There are dust particles on the truck's tires,
We've traced them back to the warehouse district. So more Yakuza have joined Legion? We think so. Which house? We do not know. Dobra, to jedziemy. Passions. Passions? Co? Że patient? Be patient, tak? Okej, nie wiem dlaczego. Mi cały czas pokazuje, że mam jechać gdzieś tam na drugą stronę, skoro tak możemy pojechać. No właśnie. I teraz pod tym mostem. Czy to są bramy jakieś? Nie, nie, to jest most po prostu, jest tak wystylizowany na takie bramy. Dobra, to tyle, czy jedziemy gdzieś dalej, nie? Tak właśnie myślałem, że coś jeszcze będzie. Czy człowiek chce zatrzymać, a tu dupa. A, cholera jasna. Za szybkie te samochody. No i chyba dotarliśmy. Już wiem, tak, wywołuje panikę u wszystkich wrogów w jej zasięgu, tak. Myślałem, że będzie ściągał tutaj maskę przy tym, ale widzę, że po prostu poprawia ją. Jebany, faktycznie oni są w panice, uciekają stąd. Ten nawet nie wie, w którą stronę biec, żeby uciec. Tutaj trzeba bazować na tej umiejętności specjalnej w sumie jego. I to trzeba tą umiejętnością specjalną trzeba jeszcze wycelować w gościa. Żeby pokazać, którego się chce, wiecie, oznaczyć. No właśnie, to mi się nie udało. I to kółko się rozszerza wraz z, nie wiem, z wrogami, którzy umierają. Dobra. That was only the advance guard. There's more of them protecting a warehouse in the back. Dobra, dobra. Gdzie teraz? Zinfiltrować jakieś skrzynki mamy. Tylko dlaczego tutaj bronili, skoro tam mają skrzynki? Jest tak bez sensu. This is what I live for. Hehehe. Gdzie są? Jest jakiś kolo. Da się tego. O, da się to rozwalić. Świetnie, ale to nie o to chodziło. Tam są jacyś ludzie poukrywani. A, tam po prostu porozwalać. Dobra, to ma sens. Kolejny mayhem nam się załaduje zaraz. Nie zebrałem tego. Nie wiem jak. Świetne to jest. I także oni dosyć szybko umierają, no ale to jest w sumie misja specjalna dla niego, więc nie dziwi mnie to. Dobra, to sobie rozwalimy. Tam jakiś gnojków mamy. Niestety nie ma to zbyt dużego zasięgu. Aha, tu jest 24x36, to musimy znaleźć te skrzynki wszystkie. Niestety umiejętność specjalna poszła w gościa, który jeszcze się nie steleportował. Bez sensu. O kurwa, to jest dowódca. Dobra, tutaj wyszło. Dobra, tam mamy następne skrzyneczki. Proszę mi to rozwalić. Okej, to wszystko. Persephone, the Okabikai. I thought they were all dead. You thought wrong, Shinichi. Nagato. Come now. Do you not recognize the voice of your old friend, Nagata? Nagata? Yes. Nie, obszar misji, fuck. You thought the job was done. But we are as the Orochi, the eight-forked serpent. Cut off one head, cut off two. Still, there are others waiting with fangs.
Nagata. Nie, nie zdążę tam po tą skrzynkę pójść, a tam jest skrzyneczka, no cholera jasna. Co? Pracę szkolną naszej córki znaleźli? Co w ogóle? Nie zrozumiałem chyba tego, co Persefona mówiła. Dobra, fajnie, mamy o niego odblokowanego. Został nam, słuchajcie, do końca tylko jeden agent i myślę, że fajnie będzie go zrobić w następnym odcinku. I później też zajmiemy się jakąś tam misją główną, czy coś takiego. No, to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Jak się podobało, to pamiętajcie, żeby skomentować i ocenić. Ja sobie jeszcze wrócę do Ark na chwilę. No nie o to mi chodziło. I zobaczę, co nam się podziało. No i to tyle. Trzymajcie się. Cześć.